Witam wszystkich serdecznie na relacjach i na prezentacjach Auto Import Nieporęcz. Przed nami prezentacja auta, które za chwilkę wydaje, czyli samochodu sprowadzonego na indywidualne zamówienie. Niezwykle ciekawego, myślę, że dla polskiego klienta, z uwagi na to, że to była przysłowiowa okazja cenowa, ten samochód. A dlaczego okazja cenowa, to za chwilkę się dowiecie. Oczywiście na koniec podam, ile ten samochód wyszedł na gotowo. Wyszedł bardzo mało. A dlaczego wyszedł mało? No to składa się tutaj parę rzeczy, że ten samochód kosztował bardzo niewiele w stosunku do tego, co jest dostępne na rynku. Jest to Volvo V60 2020 rok, T6 Recharge, czyli mamy tutaj podłączenie do prądu. Około 350 koni, jest to słabsza wersja niż T8. T8 ma prawie 400 koni, tutaj mamy niecałe 350 koni. Oczywiście silnik elektryczny i silnik spalinowy dwulitrowy. Dodatkowo z baterią, na której możecie jeździć na prądzie, i tutaj zasięg na prądzie na pełnym naładowaniu jest około 35-40 km. Także zaczynamy prezentację Volvo V60 T6 Recharge. Będzie krótka prezentacja. Słuchajcie, Volvo V60 u mnie już występuje któryś raz z kolei. Nie będę już, wiecie, wam mówił dokładnie, ile takich samochodów u nas zostało zaprezentowanych. Wystarczy sobie wpisać Volvo V60 Auto Import Nieporęcz i zobaczycie, ile takich aut już sprowadziłem. T6 Recharge, powiem wam szczerze, mam pierwszy raz. Zazwyczaj sprowadzam T8. No ale tutaj klient miał określony budżet na samochód i szukał sobie w swoim budżecie auta. I powiem wam szczerze, że jak przeanalizowałem to wszystko, gdzie początkowo nie byłem jakoś super nastawiony do zakupu auta z takim przebiegiem, bo to jest 2020 rok i ma przebieg już, słuchajcie, 176 tysięcy kilometrów, czyli jest to dosyć duży przebieg jak na czteroletnie auto. Więc nie byłem nastawiony tak, wiecie, bardzo pozytywnie, ale mówię, skoro ma się auto zmieścić w budżecie, no to niestety innego tutaj rozwiązania nie ma. Trzeba takie auto właśnie kupować z takim przebiegiem. I tutaj, o dziwo, kupiliśmy samochód od autoryzowanego dealera Volvo. Od firmy Bill Mason, od której niezwykle ciężko generalnie kupić samochód. Są źle nastawieni do firm pośredniczących. Mamy tam swojego opiekuna, ale nie wszystkie auta jesteśmy w stanie kupić. Samochód jest typowo samochodem pofirmowym, poleasingowym. Dlatego też nastukane ma tyle kilometrów. Auto w wersji na T6 Recharge, no po prostu podstawowej, tak? Tutaj nie ma co ukrywać, to nie jest żadna wypasiona wersja. To też jest kolejny powód tego, że ta cena była bardzo, bardzo niska. Co ciekawe, samochód jest cały w oryginale. Żaden element w tym samochodzie nie był, słuchajcie, powtórnie lakierowany. I jak na ten przebieg, i na samochód ze Szwecji, zwróćcie uwagę, że ten samochód naprawdę praktycznie nie ma uszkodzeń. Jak oglądam samochody na szwedzkich komisach, no to zazwyczaj te przednie zderzaki w Volvach są zmucone, szczególnie przy tak dużym przebiegu. A tutaj ani zderzak, ani maska, ani lampy, to wszystko naprawdę wygląda bardzo ładnie. I przyznacie, że ten samochód no spokojnie mógłby mieć 70 czy 80 tysięcy i raczej nikt by się nie poznał, że ten samochód ma tak wysoki przebieg. Mówiłem, wersja podstawowa. Dodatkowo na życzenie klienta przyciemniliśmy szyby tylne w tym właśnie egzemplarzu. Nie były przyciemnione szyby tylne, zostały przyciemnione tutaj w zaprzyjaźnionym warsztacie, z którym współpracujemy. Folia Horacle. Zobaczcie, że nawet nie ma elektrycznie otwieranej klapy, nie ma systemu bezkluczykowego, jeżeli chcemy się do auta dostać. Także to są takie właśnie jakieś drobne minusy. Wersja kombi, no bo to jest V60 z hakiem. Bagażnik, zobaczcie, w jakim stanie, w ogóle praktycznie niezużyty. Tutaj fajny futerał Bill Mason, zobaczcie, dał na kable. I te kable to nie są oryginalne kable, które były, jak auto było nowe, sprzedawane, tylko Bill Mason te kable tutaj dokupił, czyli zrobił dodatkową rzecz. No bo jak auto pofirmowe, pewnie gdzieś te kable się, słuchajcie, rozpłynęły, jak to w samochodach właśnie tego typu. Ile to auto kosztowało, to za chwilkę powiem, ale jeszcze chcę wam pokazać, jak to auto wygląda w środku. Mówię, no wersja podstawowa, aczkolwiek no też, wiecie, nie każdy musi mieć nie wiadomo jak wypasiony egzemplarz, tak? W środku mamy materiałową tapicerkę. To jest właśnie taki kompromis, bo często klienci dzwonią, że chcieliby w tej kwocie. Ja mówię, że nie ma problemu, w tej kwocie też pan znajdzie samochód czy pani, ale trzeba iść na kompromisy. Mamy grzaną widzę kanapę. Tapicerka, powiem wam szczerze, w dotyku jest bardzo przyjemna i myślę, że bardzo dużo wytrzyma taka tapicerka. Zresztą widać po tym samochodzie. 176, słuchajcie, tysięcy kilometrów przebiegu. I zwróćcie uwagę, że na przykład na skórzanej tej tapicerce, ja to nazywam ekoskórą, tam wszyscy się zarzekają, że tam w tych, wiecie, uboższych wersjach skórzanych jest naturalna skóra, ja uważam, że nie, to tam już jakieś pęknięcia są. Co zauważyłem z uszkodzeń? Tutaj delikatnie, zobaczcie, jest przybrudzony dywanik, można to wyprać, ale nie jest nigdzie zmechacony, nie jest nigdzie tutaj jakoś powycierany, wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie.
Chodzimy do przodu, tutaj Grzesiek akurat przyjechał, musiałem mu pomóc wjechać. Także tak jak mówiłem, nie ma tutaj, słuchajcie, uszkodzeń. Przebieg 176 tysięcy km. Kierownica, zwróćcie uwagę, praktycznie w ogóle nigdzie nie wytarte. Średnie spalanie, zwracajcie uwagę na to, no bo samochód prawie 350 koni, a średnie spalanie 7,2, także to jest bardzo mało. Black piano troszeczkę porysowane, to przyznam, można by było to ewentualnie wypolerować. Auto jest u nas, jeżeli chodzi o prąd, praktycznie zatankowane do pełna. Przebieg widzicie, z ciekawego wyposażenia mamy Pilot Assist i mamy aktywny tempomat. Nie mamy kamery cofania, mamy zwykłe czujniki parkowania. Jak sobie wrzucimy wsteczny, to powinno nam się tutaj zapalić. Teraz nam się nie zapali, generalnie czujniki parkowania mamy z tyłu. No i tak mamy tutaj systemy, które są w tym samochodzie. Asystent pasa ruchu i tak naprawdę tyle. Mówię, wersja raczej bazowa. Widzę, że mamy Apple CarPlay i Android Auto, ale to już w 2020 roku to było w standardzie, nie trzeba było doposażać. Czy mamy nawigację? Mamy nawigację, bo czasami też zdarzały mi się egzemplarze, gdzie nawigacja nie była dograna. Używam tę szóstkę Recharge pod maską, bo chyba nie pokazywałem, no ale będzie standardowo wyglądała pewnie jak ta ósemka, niczym się nie będzie różniła. Tak, tutaj mamy po lewej stronie, zwróćcie uwagę, po prawej mojej, po lewej samochodu taki zespół, nie wiem, jakiś bateryjny z dużymi kablami, z dużym okablowaniem, silnik dwulitrowy, benzynowy, standardowy. Generalnie no tutaj auto nigdzie nie naprawiane, nie uszkodzone, to też jest bardzo ważne przy takim samochodzie. No i stan lakierniczy, jak na ten przebieg, powiem wam szczerze, jest wzorowy. Nie wiem, jak to się udało uzyskać, żeby samochód był w takim stanie lakierniczym. Bardzo ciężko generalnie kupić auto, żeby było przy tym przebiegu właśnie w takim stanie, szczególnie ze Szwecji. Do kluczyki mamy dwa zwykłe, możecie poznać, że są bez systemu bezkluczykowego, po tym, że nie mają srebrnych właśnie przycisków. To ja już to, wiecie, zwróciłem na to uwagę. Mamy książkę serwisową, pewnie każdy czeka, jakie są interwały. Interwały są takie, jak zaleca producent, czyli są złe interwały olejowe. Mamy interwały olejowe raz do roku lub co 30 tysięcy, a że samochód na pewno pokonywał, słuchajcie, 30 tysięcy rocznie, no to co 30 tysięcy miał wymieniany olej, zobaczcie, od nowości serwisy wykonywane, ostatnia wymiana oleju przy 165, czyli 11 tysięcy km temu we wrześniu, klient wymianę oleju będzie robił we własnym zakresie, ma jakiś tam zaprzyjaźniony serwis, z którym współpracuje, więc będzie po prostu robił we własnym zakresie sobie taki serwis olejowo-filtrowy. My przy aucie generalnie nie robiliśmy nic oprócz właśnie przyciemnienia tylnych szyb i myślę, że to jest dobry zabieg, ja bardzo lubię generalnie ten zabieg stylistyczny, samochód zupełnie inaczej wygląda, bez przyciemnionych, szczególnie w tym kolorze z czarną felgą, myślę, że to naprawdę idealnie pasuje. Co, słuchajcie, robimy? No robimy podsumowanie od spodu auta, nie mam nagranego, zresztą V60 mogę wam każdą pokazać, możecie sobie wejść i zobaczyć, jak wyglądają V60 od spodu. Także robimy podsumowanie, no i dowiecie się, ile ten samochód kosztował, jaka to jest niska cena za Volvo z tym przebiegiem ze Szwecji. Cena, słuchajcie, tego egzemplarza, bo to pewnie wszystkich najbardziej ciekawi. To auto wyszło poniżej 92 tysięcy zł ze wszystkim, chyba nawet łącznie z przyciemnieniem szyb. Pamiętajcie, że na Recharge, czyli na pluginy, tak zwane hybrydy, czyli jak mamy gniazdko, nie ma, słuchajcie, opłaty akcyzowej, czyli nie ma podatku akcyzowego, czyli koszty są bardzo mocno obniżone. 20 rok, przypominam, samochód z mocnym silnikiem wyszedł poniżej 92 tysięcy zł. Bazowo pewnie ten samochód kosztował w granicach 160-170 tysięcy. No więc no ten przebieg na pewno tutaj obniża wartość tego pojazdu. Ale wiecie, nie każdy generalnie pokonuje bardzo dużo kilometrów, więc tutaj jeżeli klient nie będzie pokonywał dużo kilometrów, to też tych kilometrów jakoś mocno nie nastuka. I ten samochód też będzie miał jakąś wartość za, przypuszczam, nie wiem, 5 czy 6 lat, więc uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny zakup. I to jest pokazanie, jak wiele, że tak powiem, jak wielkie znaczenie ma przebieg na wartość pojazdu. Taki sam samochód z przebiegiem przykładowo 60 czy 70 tysięcy już by kosztował grubo ponad 110-120 tysięcy, a z tym przebiegiem, jaki mamy tutaj, wyszedł poniżej 92 tysięcy i zadziwiająco ładnie wygląda przy tym przebiegu lakier tego auta, naprawdę. Nie byłem, mówię wam, zwolennikiem zakupu samochodu z tym przebiegiem. Tłumaczyłem klientowi, że mogą być uszkodzenia, większe lub mniejsze, a ten samochód naprawdę okazał się w bardzo fajnym stanie. Zresztą sprzedawca, który nam to auto proponował, nie minął się z prawdą, powiedział, że auto praktycznie nie ma uszkodzeń i tak faktycznie jest. Auto jest w fajnym kolorze, w fajnym zestawieniu, bardzo ładnie wygląda, super jeździ, 350 koni robi robotę. No i jeszcze klient zadowolony, bo zmieścił się w budżecie i ma dużo młodszy samochód. W tej kwocie mógł kupić auto z 17-18 roku, a ma auto z 20 roku.
Także podsumowanie zrobione, powiedziane ile auto kosztowało. Dajcie znać w komentarzach, czy dużo, czy mało. Ja uważam, że jest to w jakimś stopniu okazja. Przede wszystkim auto najważniejsze, że bezwypadkowe i bezszkodowe. To jest jego ogromny plus. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem, a za chwilkę zobaczycie, że klienci będą tym samochodem odjeżdżać z mojego placu, to zapraszam na naszą stronę www.autoimportnieporent.pl. Jestem, słuchajcie, naprawdę miłośnikiem tej marki, czyli marki Volvo, i zapraszam Was, bo w Szwecji jest największy wybór tego typu samochodów. Polecam Wam wersję T6, T8, T5, generalnie diesle też Wam polecam, w miękkiej hybrydzie też Wam polecam, jeżeli chodzi o benzynę miękko, w miękkiej hybrydzie, no to tam trzeba zwracać uwagę na turbosprężarkę, to nie jest jakiś taki, wiecie, super ekstra, że tak powiem, urządzenie, tam jest wadliwy zawór Westgate, ale to jak ktoś do mnie dzwoni o miękką hybrydę w benzynie, to zawsze taką informację ode mnie dostaje, że jest jakieś tam delikatne ryzyko. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy, kończymy prezentację, za chwilkę zobaczycie, jak to auto opuszcza nasz plac, a osoby zainteresowane współpracą ze mną zapraszam na stronę www.autoimportnieporent.pl. Trzymajcie się, na razie, pozdro. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep